Broken Mate Radio. Dobra. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Tak jest. 13 i piątek. Piątek 13 dzisiaj. Godzina 20.00 przyjmijmy, chociaż 03. Jest z nami dzisiaj. Przedstaw się nam. Halo, halo. Słyszymy? Halo, witam. Słyszysz nas? Cześć. Cześć. Co tam u ciebie słychać? Wszystko dobrze. Cieszę się, że was widzę po 4 latach. Właśnie, to 4 lata minęło. 2016 rok. Sprawdzałam to. Lol, to jest masakra. Ale co jest najlepsze? Co prawda ściany teraz są... To jest kolor porcelanowa laleczka. Wcześniej był zielony. Tak, to prawda. Po prostu. Ale ustawienie DJ-ki jest takie jak teraz i kanapa, co prawda inna, ale też tutaj była, gdzie ona teraz stoi. W międzyczasie chyba z 5 razy mieliśmy wszystko zmieniane. No może nie 5, ale ze 3 to na pewno. Mój streaming wszystko wróciło do normy. Nowsze, ale wróciło, wszystko do normy. No i jeszcze wtedy było takie dziwne ustawienie kamerki, żeby było widać wasz tył głowy. Także, no, ale no to testowaliśmy różne rzeczy. Ja się uczyłam wymawiać ksywki. Tak. A ty jak wspominasz tamtą audycję? Było bardzo miło. To znaczy, było bardzo miło, to pamiętam. I dwa, że trochę na przysterze grałem. Także te dwie rzeczy pamiętam. No ale że ogólnie było bardzo miło. Tam wtedy byłem z Witkiem Tautą chyba tak? U was. Tak, byłeś z Witkiem razem. Pozdrawiamy Witka. No i ten. Idzie niezmiennie. No. To w ogóle były początki wywiadów i ja jeszcze wtedy miałam takie bardzo ambitne założenie, że będę mówiła o imprezach i kto gra, jak DJ-e się nazywają, ale po tym, jak nie mogłam nawet zapamiętać ksywek osób, które do nas przychodzą, tak jak na przykład właśnie Witty Tauta wtedy. Teraz idealnie to mówię, bo to już są 4 lata. 4 lata mówienia Witty Tauta. Rozumiem, że treningi były codziennie. Oczywiście. I 4 lata i już umiem. Także nie ma sprawy. A było niestety tak, że kurde, tak no różnie przekształcałam. Jestem dyslektykiem, więc w ogóle przedstawiają mi się literki. No i różnie to wychodzi. No także zrezygnowałam, już po prostu pytam, kto u nas dzisiaj gości i jakby problem z głowy. Tak jest. To ja ci nie przedstawiłem, yes I'm not. Yes I'm not. Bardzo nam miło, że przyszedłeś, jesteś w obrazie. Tak jest. Ale się nie obrażasz. Nie obrażasz się. Nie, broń Boże, jestem zaszczycony. My również. Powiedz nam, co w takim razie mamy o czym rozmawiać? Powiedz, co się zdarzyło u ciebie przez 4 lata? Opowiedz wszystko! O Boże, ale tak dzień po dniu to nam czasu nie starczy. A pamiętasz tak dzień po dniu? Nie, na szczęście nie, bo tak myślę, że nie byłoby do końca miło. To znaczy, przez ostatnie 4 lata no, bardzo dużo się zmieniło. Po pierwsze, nie nadaję do was z Łodzi, tylko z Warszawy. Bo... O, proszę! Co ty gadasz? Mieszkam tutaj od 2,5 roku. W międzyczasie skończyłem studia w Łodzi. Jakie? Dużo. No ja w szkole filmowej byłem. Właściwie ją skończyłem w końcu z perturbacjami. O kurczę. Też szkołę muzyczną w międzyczasie skończyłem. I tak no, działo się jednym słowem.
a jakieś imprezy w Warszawie, coś się dzieje, opowiadaj, jaka dzielnica? Czemu Saska taka? Saska Kępa, jedyna właściwa. Jaka to jest jedyna właściwa? Saska Kępa. A Saska Kępa. Kępa. Aha. A czemu? Właśnie. No nie wiem, no to jest super po prostu, wiesz, Wisłę masz blisko, teraz akurat jak były te covidowe imprezki, wakacje, to tak naprawdę no głównie imprezy nad Wisłą były po tej stronie Wisły, więc to strategiczna miejscówka trochę. No raczej. A poza tym jest tu, wiesz, no Agnieszka Osiecka pisała o tej dzielnicy, więc To wiedz, że coś się dzieje. No. Tak jest. Tak jest. Na pewno nie robiła tego bez przyczyny. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak. No i powiedz, co sobie tam robicie w Warszawie? Dlaczego w ogóle się przeprowadziliście, przeprowadziłeś? No głównie za pracą, wiesz, w mojej branży filmowej, no to tutaj się dzieje życie głównie, zawodowe i nie tylko, poza tym, no wiesz, tak naprawdę, no niestety Łódź jest często tak naprawdę stanem pośrednim dla ludzi z różnych części Polski w przeprowadzce do Warszawy, szczególnie jeżeli są tak naprawdę, chcą się wiązać z jakąś branżą rozrywkową, audiowizualną i tak dalej, to jest dość naturalna kolej rzeczy. Oczywiście w Łodzi da się to robić, no ale dzieje się 20 razy mniej tego. Aha. No, trzeba być tak po prostu jabolem. Przepraszam? Mówię, że trzeba być jabolem, żeby skończyć szkołę filmową i robić coś w Łodzi z tym. No tak, tak nie, to znaczy jest jeszcze kilka osób, którym się to udaje, no ale ja jednak postanowiłem nie kombinować i po prostu się przeprowadziłem do Warszawy. No. I co w tej Warszawie się dzieje? Co tam robisz? Przepraszam? Co tam robisz w tej Warszawie? Teraz jakiś projekt, coś na... Co właśnie, co teraz? Drogą filmową się dzieje. No właśnie, bo to teraz... Ja cały czas pracuję przy jakichś filmach fabularnych, pełnometrażowych. Głównie. Teraz robię na przykład taki duży film z Anglikami. Z drugiej strony właśnie odpaliliśmy z kolegami własną firmę i staramy się jakoś na własną kieszeń. Więc to dzieje się bardzo sporo. Co prawda niestety pasja muzyczna trochę przez to obrywa, no ale lepiej, żeby się działo za dużo niż za mało. Tak, tak. To prawda, oczywiście. Ważne, żeby ten przepływ finansów był się... działo, że tak powiem, no bo żeby w ogóle było. Tak, tak, no bo to jest też prawda, że musi, trzeba jednak coś z muzyką się ani telewizją się człowiek nie naje telewizorem, no trzeba coś tam... Znaczy, możesz się najeść telewizorem, no. Ale to jest twój ostatni posiłek. Prawda. No nie, to znaczy, no właśnie to jest to, że wielu ludzi marzy, żeby to robić, ale no tak jakby zajmować się muzyką, ale no ile procent się ludzi potrafi utrzymać z tego? 1%, któremu się uda? No to jest tak samo jak, nie wiem, w Berlinie co drugi barman jest DJ-em, tak? No. Trochę to tak wygląda. Więc to jest podobnie jak z aktorami. No, to też ludzie myślą, że pójdą na aktorski, tam jest sito bardzo duże i potem niestety bardzo często rzeczywistość bardzo brutalnie weryfikuje marzenia. No. Tak, to niestety wygląda. Tak jest, jak mówisz. A ty byłeś na jakim wydziale reżyserskim, czy jakim? Nie, ja na produkcji. Produkcji. Produkcji, tak. Bo wiesz, to mamy takiego kolegę wspólnego, Jakuza, który właśnie z kolei robił tam w tematy z teatrami w ogóle po Polsce. Trochę mu się urwało i w ogóle ty mówisz, że tak, że Warszawa jest taką, że tak powiem, miejscem, gdzie tam coś się dzieje. No tak. W temacie, nie? No tak, to jest centrum tak naprawdę wszystkiego, co się dzieje w Polsce i rzeczywiście no jest tutaj najłatwiej, no. Gdzie się dużo działo, ale niestety no jak upadła wytwórnia po przemianach, to jest jak jest. Coś się dzieje, no ale wiele. Aha. A niby gdzie jest ulica na Wspólnej? To chyba nie w Łodzi. W Łodzi też jest. Nie, ale nie tak, w telewizji. Jest o Boże, ty. Na Wspólnej nawet
nawet nie kręcą na ulicy Wspólnej. Nie! No. Powiem ci jeszcze gorzej, zrujnuję prawdopodobnie światopogląd wielu tutaj widzów i słuchaczy. A jesteśmy na to gotowi? Myślę, że tak, ojciec Mateusz prawie nie jest kręcony w Sandomierzu. Tak jakby 5% zdjęć do ojca Mateusza powstaje w Sandomierzu, a reszta w Warszawie, także... Nie! No cóż. Nie wierzę ci! Ale właśnie się zorientowałem. Jeżdżącego na rowerze Żmijewskiego spotkać, to prędzej przyjeżdżasz do Warszawy niż do Sandomierza. Ale ten, to mi się przypomniało, że bardzo dawno nie oglądaliśmy na Wspólnej. Tak. Kiedyś to rzeczywiście... Coś tam się zmieniło. Roman przestąpić na Wspólne, bo ja straciłem... O właśnie, Roman! To ma postać! Roman jak najlepszy był, kurde. Roman przestał pić. Albo może zaczął. Nie był raperem. Tak, Roman był raperem, a tam jeden gościu był taki... Jego syn był DJ-em. Tak, był DJ, to była jakaś taka pompa z tego. Zaczął potem pić. Oho. Ale też Bujek Samo Zło też był przecież wtedy. Aha, coś nam się tutaj... Aha. Z kamerką nam się tutaj coś grzeje. No nieważne, ale ty jesteś. Tak, najważniejsze, że ty jesteś. Nocy, ale coś tutaj się... po prostu ma swoje życie. Tak, tak. Przez cały czas zmienia ustawienia, ale na szczęście ty jesteś niezmienny. Jesteś tak jest. Niezmienną ostoją. Ostoją jesteś, tak. Tego tak. Nie wiem, jak to robisz. Co miałem powiedzieć. Generalnie właśnie takie śmieję się, bo żeśmy... Kiedyś to było tak z tym na Wspólnej, żeśmy oglądali, nawet tutaj Matul widzę, ogląda kumpel mój dzisiejszy stream. Pozdrawiam Matula, to też Matul właśnie przychodził jeszcze jak mieszkałem, pamiętam, z moim ojcem i przychodził, żeśmy oglądali dla pompy właśnie na Wspólne. No widzę, że kamerka to dzisiaj nam odmawia trochę posłuszeństwa. Tak mówisz dla pompy, bo to tak naprawdę człowiek się wkręca. To jest tak samo jak ja dla pompy obejrzałem w hotelu jeden odcinek Lombardu i teraz oczekuję kolejny odcinek. Dla pompy obejrzałem Warsaw Shore i teraz staram się regularnie. No, to jest jak matnia. Jak człowiek raz spadnie, to już nie wyjdzie. No. Warsaw Shore? No. Opór! Po prostu to jest coś... Dobra, jesteśmy. Jedziemy dalej. A, jedziemy. Oh yeah. Jak pusta jest lodówka, to przestało mnie przerażać. Tak jest. Kto powiedział te słowa? Zagadka. Ale nie, z kamerki to dzisiaj nic nie będzie. W ogóle się wyrobił z tego, co widziałem, bo te ostatnie jego komentarze to już... Naprawdę, to jakaś przemiana przeszła. Nie wiem, zatkuję się kamerą. Poczekaj jeszcze sekundkę. Tej przemiana? No, przejął się przemiana rycha Pei, no. No kurde! Mówię ci... Ja uczciwie zarabia już, to już to mówi z sensem, no to jest... Nie wiem, czy mówi z sensem, bo akurat ten kawałek, co my widzieliśmy, to niekoniecznie. To znaczy, może sens jest tam. Za to ja nie wiem, czy on nie został rockmanem jakimś? Tak. Oraz czy on nie został tym. No bo on nie tyle rockmanem, co... No, na tych motorach, jak się jedzie. Harlejowcem. Tak, harlejowcem. Tak jest. I naprawdę się nad tym zastanawiam. On się nie zapuścił włosy, bo to było takie dziwne. Tak, wtedy by było, wtedy by, no, Rychu Peja. W długich włosach. Myślę, że to byłoby idealne dopełnienie 2020 roku, gdyby Rychu Peja zapuścił włosy. Ej, ale, bo... W sumie on ma takich znajomych tam w tym teledysku, których ksywek nie potrafię powiedzieć. I oni, jeden ma trochę ma wiśniowe dredy. No ale no, jeden ma wiśniowe dredy, a... Tak, w ogóle trafiliśmy przed chwilą tyle. Nie no, te. Już, dobra, zostawmy już to, tak dobra, jak jest. To już. Tak jak jest. O, widzicie nas? Musieliśmy zmienić na szybko na kamerę inną zupełnie. Tak. Walczymy, nie poddajemy tak, się. Nie poddajemy jak się dzisiaj. Jak jedna kamera pada, to podłączyliśmy właśnie drugą. Słuchajcie, teraz tak. No mów.
No dobrze, Bartoszu, no powiedz może trochę, co będziesz grał w takim razie dzisiaj dla nas. Będę grał piękne piosenki. Och nie. Głównie wybrałem dzisiaj selekcję weselną. Nie, tak serio to będę grał techno. No dość takie różne, w sensie dużo mrocznego techno, ale też trochę tego, co ostatnio coraz bardziej się tak jakby zdobywała parkiety na całym świecie, czyli no, takie techno trochę z elementami trance'owymi, tak jakby myślę, że będzie ciekawie. O, takie tak. Melodyczne takie bardziej. No to się okaże. To się okaże. No bo właśnie Radikal robi teraz takie melodyczne techno i... Wyprostuj się, mu nie widzę. Znaczy Odra to jest, tak. Mm. Także on nie, teraz... Już takie w stylu Odry to nie, ja bardziej takie brudniejsze, mocniejsze, szybsze, ale myślę, że będzie ciekawie. Będzie ciekawie, no. Dobra, słuchajcie, bo trochę nas tutaj nie widać. No kurde, ja jestem bardzo smutną mi jest z tego powodu, że po prostu przez te sytuacje z kamerką zeszliśmy z bardzo ważnego tematu. Czyli... Słucham? Czyli na wspólnej. No, na wspólnej to jeden, bo może wiesz, co tam dalej się dzieje. A... nie wiadomo. A drugie, no to wspomniałeś o Warsaw Shore. Czy to znaczy, że nadal na MTV jest Warsaw Shore? Wiesz co, ja teraz na Esce oglądam, bo są powtórki z wszystkich sezonów. Ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce i spędzam bardzo dużo nocy samotnie w hotelach. I tak o godzinie 23, kiedy jeszcze coś tam robię, nie wiem, dokończam pracę, to takie Warsaw Shore, dwa odcinki na zlasowanie mózgu, to są idealne. To jest tak jakby, wiesz, element egzotyki. To jest takie mielno telewizji, a ja mielno traktuję jako jeden z kręgów piekielnych. I myślę, że gdyby Dante żył w dzisiejszych czasach, to opisałby mielno. I to jest po prostu sfilmowane i to jest naprawdę, naprawdę genialne. No. Ostatni gag, nie będę tego mówił, bo mogą nas oglądać dzieci. Jaki był ten gag, to po prostu jak zacząłem się śmiać, to obudziłem pół hotelu, więc... No... Myślę, że wiesz, ja również nie ma co się oszukiwać, ja również po prostu zawsze bekuję z tego, co prawda Lechu ma trochę z tym problem, bo on nie akceptuje Warsaw Shore, co nie zmienia faktu, że ja mówię, Lechu, możesz czasem obejrzeć coś, tak żeby się zrelaksować. Coś, co spłaszczy mózg. Chociaż Lechu, chyba nie zapomnę tego do końca, bo jedna dziewczyna mówiła coś o swojej cipce. No. Coś mówiła, a Lechu, co? Poczekaj, co ty powiedziałeś? Ty powiedziałeś coś takiego, jakbyś miał 60 lat. Co ta młoda dama powiedziała? Co ta młoda dama powiedziała? A ona taki chamski, jakiś taki... No tak, no, no takie dno masakryczne, nie? Nie, no już nie przesadzaj, no Warsaw Shore'owe. No dobra, nie będziemy już tutaj robić żadnych... Żeby no ktoś... nie, to nie, no. Bailando i tyle i do przodu. Natomiast ja to pamiętam, że zawsze też na wspólnej to był taka tradycja jeszcze za czasów studenckich. Jak siadaliśmy zresztą w tym właśnie mieszkaniu, to było 20 lat temu, siadaliśmy tutaj z moimi kumplami i kiedy było na wspólne, siedzieliśmy tutaj i też właśnie pompowaliśmy. I takie śmieszne zawsze były, tak moralne wzorce tam zawsze takie były, takie wyraziste, te postaci są zawsze takie, no. Nie? Oj tak. Tak, i to jest takie zabawne, się to ogląda z taką zabawnością. Z zabawnością. A co, to nie można nagle słów tworzyć? No. Ależ można, jeszcze jak, cytując wielkiego Polaka. Dobra, może ten temat zostawmy. Może jeszcze zdziwimy, no. Tak, dokładnie, zdziwimy, dokładnie. To dosadnie to ująłeś, że tak powiem.
Dobrze, mieliśmy przestać na ten temat. Dobra. Tak jest. Słuchajcie, no to... Ale przy jakich produkcjach pracujesz? Właśnie, właśnie, no. Powiedz, pochwal się tam coś. No nie wiem, no na przykład teraz w telewizji jest taki serial Król na Kanal Plus, no to ja na przykład zeszłe lato całe spędziłem przy nim. Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego na przykład robiłem. Także to dużo takich fajnych, ciekawych filmów. Aha, aha. No fajno, fajno, fajno. I mówisz, że dobrze w Warszawce ci się mieszka. Oj, bardzo dobrze, bardzo dobrze. W Łodzi też było fajnie, tylko że Łódź mnie tak jakby skarciła to, że od niej chcę odejść i mnie pobiła na do widzenia. No ale cóż, no. I do ptaś pierdolu na Kotkowskiej to tak jakby nigdy nie mieszkać w Łodzi. Coś w tym jest, chyba że jesteś dziewczyną, bo jednak mimo wszystko liczę na to, że może jednak dziewczyny rzadziej dostają. Chyba że dziewczyny stoją w bramie, no to wtedy... Miałam kiedyś taką historię, mój znajomy ze Śródmieścia mówi: spoko, jak będziesz tutaj, bo on mieszkał na Śródmieściu i mówi: spoko, jakby co, powiedz najwyżej, że mnie znasz, albo tego znasz, albo tamtego i będzie luz, nie? No chyba że trafisz na laskę, to nie mogę ci nic po prostu powiedzieć, bo one są zeschizowane, nie? To już nie ma, że nie pobiją laski czy coś tam. Nie wiesz nigdy, co im wpadnie w głowę. No i na szczęście nie trafiłam nigdy. Trafisz na waleczną Jessica z Limanki, no to nie ma. Nie, albo z Włókienki nie zrobisz nic, no nic nie zrobisz. Nie, no Włókienkę teraz remontują, wiesz. I co to zmienia? Ja mam kilku tam znajomych i... No poczekaj, bo zagłuchał. No Jezus, no jedno albo drugie, mów, mów. Zmieni po prostu, jak wyremontują, to podniosą tam czynsz. Tych ludzi nie będzie stać i się przeprowadzą pod Łódź. No to jest... Wiesz, tak jakby, wiesz... Przemieszczenie. Przemieszczenie ludzi z centrum na przedmieścia. I jakby to jest plan Łodzi, to jakby nie jest żadna tajemnica, że chcą przesiedlić wszystkich ludzi, którzy w centrum jakby mieszkają w tych kamienicach, starają się ich przesiedlić na przedmieścia, żeby centrum było bardziej, nie wiem jak to nazwać, ale żeby było bardziej. Nie wiem. To myślę jest bardzo ładna metafora. Tak. Bardziej, centrum bardziej, no spoko. No, tak jest. Także nie wiadomo, ciekawe co tam będzie. Ciekawe w sumie co się stanie z OFF-em, bo tam też przestawiałem ten biurowiec. Ponoć nic się nie stanie złego, no ale kto wie jak to będzie, co tam będzie dalej, nie? No bo to ale Cube'a nie zburzyli, tak? Tak. Tak, najlepsze jest to, że w miejscu, gdzie jest Cube, jest teraz chyba taki budynek taki też, tam są jakieś biura, mi się wydaje. Bo to ale miał odremontowali. Być biurowiec. Tak, ale odremontowali w każdym razie, nie? No. Także taka... Ja myślę, że to będzie po prostu pesymistówka z knajpkami, na które stać tylko połowę Łodzian. I tak jakby działalność tam klubowa się skończy. No i no, obawiamy się, że nasze... Jedno z naszych ukochanych zresztą miejsc, czyli dom. No ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zresztą Kuba jest na tyle osobą pomysłową, że na pewno sobie da radę jakoś tak czy inaczej. Także też trzymamy kciuki, żeby ten underground łódzki miał, że tak powiem, gdzie się odbywać i w każdej formie, i w techno, i w drum and bassie, i w każdej innej. No bo jednak jest to taka łódzka kolebka, ten industrial, taki trochę klimat dziwny. Także też to myślę, mam nadzieję, że to, że tak powiem, przetrwa. Ja też to nie ma się co martwić. Wiecie, no łódzkie nielegale czy UDS-y, no to jest jednak klimat, który no ciężko znaleźć podobny w Polsce, no to jest akurat fakt. Tak, tak. To... No akurat underground mamy w Łodzi bardzo rozwinięty, myślę, że dosyć sporo. No. Także nie musimy się martwić o to, będzie że... dobrze, przetrzymamy to. I nie, to na tak jest. Chcemy po prostu na wiosnę, jeżeli dalej będą obostrzenia covidowe, to po prostu będzie wysyp nielegali, jak w latach 90. w UK. Zresztą w UK już teraz to się dzieje. Tak. No, idzie no bo ludzie chcą się bawić, mimo wszystko. Wiedzą, ryzykują, ale...
po prostu no, człowiek potrzebuje gdzieś te baterie, naładować. Że tak powiem, naładować albo rozładować, zależy jak na to spojrzeć. W każdym razie... Jest... Naładować baterie, rozładować energię. Tak, także jest to potrzebna rzecz i generalnie niektórzy tego nie rozumieją i też stąd są takie... Tak to właśnie wygląda. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Mamy nadzieję wszyscy, że w przyszłym roku już klimat się trochę polepszy. No i nie będziemy musieli się przejmować koronawirusami i będzie to wszystko inaczej wyglądało. Co przyniesie następny rok, zobaczymy. Trzymamy kciuki, żeby było wszystko dobrze oczywiście. Tak. Dokładnie. No. A ja chciałam zauważyć, że zdalne streamy mają to do siebie, że możemy w ogóle nie wiedzieć, gdzie jesteś. W jakiej części Polski bądź też świata. No tak, wiesz, tak naprawdę możliwe, że to jest symulacja albo no. Scenografia, że na przykład tą ścianę ona spadnie, bo jest z kartonu. Tak, na przykład, a ty jesteś w... A ty jesteś w Honolulu na przykład. A ja jestem w Honolulu, dokładnie. Odganiam ptaki, żeby... O, palemki. My też jesteśmy w Honolulu. Tak. Tak to naprawdę jest... możemy być gdzie indziej, nie musimy być na stokach. Nie jesteśmy. Stoki to takie łódzkie Honolulu. Ja. Dokładnie. Dobra. To też jest makieta. To wszystko jest makieta, bo... Nie pukaj. Nie wolno pukać, bo już się rozwali, tak. Tak. Powstaje takie. Teraz przydałby się taki efekt, że tak jak szkło, tak. Ja tu pukam, a tutaj. Myślę, że damy radę. Damy radę. Musicie zainwestować dużego green screena i można takie rzeczy robić. Tak? Dobra. No. Dobra. Myślę, że jest to jakiś plan. Tak jest. No, jeden z wielu naszych planów. No, wiecie, to jest mieć plany. Na pewno któryś z nich wypali. Tak, jak najbardziej. Tak jest. Co, ja myślę, że może graj już, tak? To może tak. To już gra. Może powoli już przechodzimy do grania. Ja tylko tytułem jeszcze chciałem powiedzieć o jeszcze paru rzeczach, ponieważ odbywają się różne wydarzenia online. No i między innymi odbyło się coś takiego jak 19. Wrocław Industrial Festival we Wrocławiu. To jest impreza, która odbywa się cyklicznie co roku. Dość duża impreza. Która zrzeszała, że tak powiem, różną muzykę industrialną, eksperymentalną bardzo. Występowała też tam czołówka, jeśli chodzi o Polskę i z Łodzi na przykład też był nasz kolega dobry Maciej Orzuk, którego serdecznie pozdrawiamy. I u nas można sobie wpisać tutaj właśnie na 19. Wrocław Industrial Festival i są tam streamy. Z tego co wiem, są płatne, były te streamy przez Vimeo robili, no bo jednak trzeba było w jakikolwiek sposób, wiadomo, te koszty tego festiwalu, mimo że on się odbywał online, pokryć. Także można poszukać, jeżeli ktoś lubi jakieś industrialne klimaty, eksperymentalne, to serdecznie zachęcamy do tego, żeby sobie sprawdzić taką opcję. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o której chcemy też powiedzieć, to jutro, czyli w sobotę, będzie też wydarzenie kolejne online, z tym, że to będzie wydarzenie, które będzie w Łodzi już się odbywało i to będzie kolejna edycja imprezy Render, robione przez zaprzyjaźniony kolektyw Distort Visual. Te wydarzenia odbywały się wcześniej w Konkrecie w Łodzi. Teraz odbywają się online, będą w miejscu tutaj w Łodzi, z tego co wiem, Art Inkubatorze, natomiast jest to impreza tylko online. No i też właśnie będą tam bardzo ciekawe streamy właśnie, jeśli chodzi o właśnie elektroindustrial i takie rzeczy. To jutro będzie się odbywało od godziny 16 i potem 18. Widzę, że tam też właśnie będą wizualki, no bo to wiadomo, zawsze też na imprezach render wizualki. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak wcześniej taka impreza wyglądała, to zapraszamy serdecznie na naszego YouTube'a, gdzie są rendery wrzucone, które my robiliśmy wcześniej z tą ekipą. W Konkrecie właśnie mega, mega super akcja. No i dzisiaj Rejkjavik jeszcze jest po naszym dzisiejszym streamie też. A tak, tak. Słyszałem też, że też kojarzy mi się Rejkjavik, że jest robiony, także też można sobie słuchać, jest to słuchać. Także
Zapraszamy. Można szukać, jest co słuchać. Dokładnie. Nie jest to łatwo powiedzieć. No dobra, słuchajcie. Teraz tak, tytułem spraw technicznych. My stream rozłączamy. Tak. Za parę minut zobaczycie ten stream w nowym linku. Natomiast... Jeszcze jedno. No co tam? Opowiedz o tym rysuneczku, co masz na t-shirciku na grafice. O. Znaczy nie na swoim t-shircie, tylko na grafice z pasek z boku, co jest. A, to kiedyś mnie w gimnazjum narysowała koleżanka. Nie widziałem, że to w ogóle ma na Facebooku jeszcze. Naprawdę się kurczę. Taki dobry chłopczyk grzeczny. Ja zawsze byłem dobry chłopczyk. Bardzo dobrze. Powiem wam, że ludzie bardzo często zapominają, co mają na Facebooku. I Martynka to zawsze wykorzystuje. To ja mogę zawsze skrzętnie wykorzystać. Tak jest. No, niestety, akurat związany ze mną treści kompromitujących mnie trochę jest w internecie, więc dobrze, że tylko to znam. Tak, po macoszemu cię potraktowałam. No, dziękuję bardzo, dziękuję. No dobra. No to jedziemy z koksem. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, rozłączamy się. Za chwilę pojawi się nowy link na YouTube, natomiast te osoby, które oglądają na Mixcloudzie, nie muszą nic robić, bo link do Mixclouda jest zawsze ten sam. Zawsze na Mixcloudzie możecie nas oglądać. Zresztą radio, które leci cały dzień, też jest na Mixcloudzie, na tym samym linku zawsze. Także na Twitchu i na Periskopie też zawsze ten sam link. Tylko na Facebooku zaraz pojawi się nowy link właśnie z graniem Bartka. Także zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia za chwilę. Yo, yo. Pa!
Thank you.
I'm not afraid.
Sharp like a razor, cut your fuck it up, make you bleed. Sharp like a razor, cut your fuck it up, make you bleed. Sharp like a razor, cut your fuck it up, make you bleed. Fucking dumb. Selection fucking dumb.
Thank you.
is the best song ever made. If you can't hear that, there is something wrong with you. Check this out. That bass line, but this is how it sounds.